What's up, folks? Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaczniemy przygodę z tym hełmem, z pełni funkcjonalnym, świecącym i ruszającym się hełmem Ironmana. Przekonacie się, jak to złożyć, jak to wydrukować, no i generalnie jaki jest zamysł. Zaczynajmy dzisiejszy odcinek. Tak, wiem, że Iron Man ginie w ostatniej części Avengersów, ale zawsze chciałem mieć replikę jego hełmu i tutaj zaczyna się nasza przygoda. Znalazłem ultra fajny projekt 3D, do którego link daję wam w opisie tego filmu, który ma opcję podnoszenia i opuszczania maski, jakieś serwomechanizmy, oczy się świecą, no i generalnie gra gitara. Zacząłem więc drukować poszczególne komponenty na starych drukarkach, jednak problem był w tym, że moja poprzednia nie oferowała aż takiej jakości i szybkości druku, a przede wszystkim jej obszar roboczy był po prostu za mały. Dlatego po odebraniu nowej drukarki Sidewinder X2 szybko ją skręciłem i puściłem pierwszy próbny wydruk w celu ewentualnych korekt w samej konstrukcji drukarki. Tak więc pierwszy etap przygody z hełmem Ironmana musimy zacząć od samego początku, czyli od przygotowania stanowiska druku, no i samej X2. Dostałem tutaj przyzwolenie od domowników, że mogę wykorzystać starą szafę Paxa i już wam mówię, jaki mam pomysł. U góry będzie nasz stary Ender, no nie, nie taki stary, ale Ender, a na dole będzie nasza artyleria. Wyszło mi, żeby było bezpiecznie i fajnie, to powinienem na 90 to dać. On jest troszeczkę niższy, ale wtedy będę mógł spokojnie u góry tam zmieniać filament, więc teraz muszę przełożyć te wichajstry. To już jest wyższa matematyka, co tutaj się wyszpąciło. Dobra, zacznijmy od tego, że tam sobie wychodzi prąd. Wchodzi sobie do EcoFlow, czyli do takiego UPS-a. W razie jakby nie było prądu, to on powinien nam zasilić już za jakiś czas drukarkę. Mam już zgrany na pendrive'a nasz plik. Wrzucam go, ciach. Odpalam drukareczkę. A w ogóle tam z tyłu porobiłem takie dziury. I to dobrze, bo chodziło o to, że musiałem ją troszeczkę cofnąć. Ponieważ gdybym jej nie cofnął, to tutaj te nóżki wychodziły poza szafkę i po prostu drukarka mogła spaść. Zobaczymy, jak mi poszło cięcie tym razem w slicerze. Ty, panie, filamentu nie podłączyłem. Co za gość. No dobra, po dobie i 17 godzinach mamy wydruk gotowy. Jestem ciekaw, jak on odejdzie. O, w sumie to bez problemu. Powiem wam, że wyszło to naprawdę kozacko. Zobaczcie, że te podpory, takie cieniutkie, bardzo ładnie się wydrukowały. Wszystko się idealnie przykleiło do tego szklanego stołu. Muszę teraz tylko usunąć suporty. Widać w środku taką strukturę wypełnienia, ale to jest kwestia ustawień kury tego slicera. Ona miała 20% na wypełnienie, ale to i tak nie ma znaczenia, bo przecież to jest do pomalowania, tak? Za chwilę wrócimy do tematu Ironmana, ale jeszcze chwilę o X2. Zauważyłem, że ponieważ jest to duża rama i ona drukuje bardzo wysoko, ma tendencję do takiego bujania się. I tyle co przy wydruku Ironmana, on nie był aż tak bardzo wysoki, żeby to było widać. O tyle przy druku innych rzeczy rzeczywiście może być to problem, a będzie przesuwać nam całą ramę i gubić, nie wiem, kroki albo coś się tam może złego podziać. Dlatego znalazłem na Thingsverse takie wzmocnienia do tej drukarki, które wydrukowałem z PETG. Troszeczkę je podszlifowałem, żeby to było wszystko równe. Mianowicie sprawa jest bardzo prosta, bo wystarczy, że na drut dziesiątkę, znaczy pręt gwintowany dziesiątkę, wkręcamy to do podstawy, to wkręcamy u góry na ramię, skręcamy to nakrętkami z podkładkami i to nam usztywni całą konstrukcję. Ale wracając do naszego Ironmana. No właśnie, no bo przecież po pierwsze primo to ten hełm jest za mały i nie zmieszczę go na głowę, a po drugie ma się świecić i ruszać, więc o co chodzi? Już tłumaczę. On został wydrukowany na X2 tylko jako wzór, żebym wiedział, w jaki sposób złożyć coś, co się składa z tych części. Nasz docelowy hełm Ironmana został wydrukowany z różnych części filamentem PETG. PETG ma to do siebie, że jest bardzo elastyczny, ale nitkuje i będę musiał to wszystko oczyścić, wyszlifować, wyszpachlować i tak dalej, ale do tego za chwilę przejdziemy. Natomiast nie wydrukowałem tego sam,
I tak samo też sam tego nie będę składał, bo pomoże mi Rafał z kanału Go Urbex. Jak ja to skończę szlifować, to on przyjdzie i zaczniemy to podłączać. Natomiast zobaczcie jedną rzecz. W projekcie był taki ring. I o co chodzi? Ten ring to jest wymiar, który zakłada się na głowę, żeby dopasować wielkość hełmu do naszej głowy. I chodzi o to, żeby on na wysokości mniej więcej podbródka ust i uszu, tylko już mi się rozwala, bo go trochę za dużo razy używałem, on był, wchodził tutaj mniej więcej właśnie na ścisk. I tak też jest w moim przypadku, czyli okazuje się, że ten hełm będzie pasował na moją głowę. Dobrze, zacznijmy więc szlifować. Bardzo chciałbym osiągnąć taki efekt, jak miał prawdziwy Iron Man, czyli był taki szklisty, taki był mega dobrze polakierowany, było widać, że to jest po prostu idealnie wyszlifowany metal. Dlatego zacznę najpierw od papierów 120, załóżmy, zobaczymy, jak to będzie szło. Ewentualnie będę się wspierał oscylacją na, no, na najniższych obrotach, żeby tego po prostu nie poniszczyć za bardzo. Bo co jest najgorsze? Jakby, jeżeli porysujemy tę krawędź, czy wewnętrzną tym bardziej, to tam już jakby no, nic się nie stanie, bo istnieje możliwość, że to po prostu naprawimy szpachlą. Ale jeżeli byśmy zniszczyli tę krawędź, to tu już może być problem, bo ją będzie ciężko odtworzyć, a ona musi być na tyle idealna, ponieważ jeden element wchodzi w drugi i to już będzie widać, będzie to ciężko poprawić. Ewentualnie może właśnie taką małą multiszlifierką czy pilnikami ręcznymi. Dobrze. Przede mną teraz parę godzin szlifowania. Idzie to jak krew z nosa. Najgorsze to są takie fragmenty jak tutaj właśnie tych podpór. No musiałem to tak wydrukować właśnie pionowo, bo wtedy jest najlepsza ta rozdzielczość druku. No ale to się najgorzej usuwa. No ale nic, no. Trochę się wspomagam narzędziami różnymi. Tak elementy prezentują się po szlifowaniu. Mimo to, że nie wyglądają, no to naprawdę są w miarę gładkie. No ale właśnie, nie są gładkie, tylko są w miarę gładkie. Ponieważ już to szlifuję z półtorej godziny, to doszedłem do wniosku, że zrobię sobie małą przerwę. I już wiem na chwilę obecną, że nie uniknę tego, że będę musiał to czymś wypełnić. I są na to dwa patenty. Jeden to jest żywica epoksydowa, a drugi to jest taka szpachla w sprayu. I teraz co zrobimy? Jakiś czas wcześniej wydrukowałem sobie taki Summon Stone, to nieważne, to jest z gry taka figura i ją pokryję na próbę żywicą, a maskę pokryję na próbę tą szpachlą w sprayu. To będzie sobie schło, ja sobie będę w międzyczasie szlifował i zobaczę finalnie na jaki efekt osiągamy, bo trochę boję się, że przy żywicy może dojść do takiej sytuacji, że ona zaklei te rzeczy, które nie powinna zakleić i nie będzie idealnie gładka. A znowuż przy szpachli, no to będzie trzeba nałożyć bardzo dużo warstw, aby to miało ręce i nogi. Zrobiłem sobie taki karton, bo żywica ma to do siebie, że jak będzie ściekać, to ona lubi wszystko brudzić, wszystko okleić. No i co będziemy potrzebować? To utwardzacz i samą żywicę. Tam jest tylko taki problem, że jej się skończył termin ważności, ona się zrobiła taka mleczna. Mam nadzieję, że uda mi się to wymieszać, no i finalnie pomalować nasz kamień. Żywica ma właśnie to do siebie, że ona potrafi się jakby sama poziomować. Po prostu zacznie spływać, ściekać, mogą się porobić zacieki, ale potem to można wyszlifować. No, ale żywica jakby nie musi się kłaść idealnie na gładko, no bo ona i tak się sama wyrówna, więc tam te pęcherzyki i tak dalej. No mam nadzieję, że będzie ok, to nie? No w razie co to X2 wydrukowała, to chyba, już nie pamiętam, ale w 6 czy 7 godzin, więc nie jest to aż tak długo. I zobaczcie, że już to mleko znikło, ale zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście to, że była stara, nie spowoduje, że on będzie taki chropowaty. No bo gata niebieską taśmą. Ale do czego zmierzam? Do tego, że tę stronę pomalujemy tą szpachlą w sprayu, tę stronę zostawimy pod ewentualną żywicę i jeszcze później będziemy go mogli przemaskować tak i zobaczyć, jak działa szpachla z żywicą, szpachla bez żywicy,
w ogóle porównawczy bez niczego, sama szpachla i dwie warstwy szpachli, które będzie jakby no najlepsze. Ja wiem, że to jest PLA, to nie jest PETG, ale jakby wysokość tych warstw, i to jest jeszcze tak nie do końca dobrze wyszlifowane, jest bardzo podobna, więc wynik będzie taki sam. A materiał jakby w sumie to nie ma znaczenia, bo szpachla zachowa się tak samo, nie zniszczy PETU, jeżeli nie zniszczy PLA. Dobra. Może z bliska tego bardzo nie widać, tym bardziej, że hełm był biały i szpachla jest biała, ale naprawdę zaczęło to wypełniać i widzę tą różnicę. Szczególnie widać to pod światło w tym miejscu, że tych warstw jest, są mniej widoczne. Może po malowaniu nie będzie tego aż tak widać. No nie wiem, zobaczymy. Jeszcze nałożę kilka warstw, dam temu wyschnąć i będziemy oceniać. Więc szybka aktualizacja. Przez ostatnie no 3 wieczory szlifowałem to sobie na spokojnie i teraz tak, większość tych elementów wyszła naprawdę spoko. Są takie miejsca, gdzie tak jak na przykład tutaj są wgłębienia i będę się musiał zastanowić, czym to wyszlifować, bo nie mogłem za głęboko szlifować, ponieważ po prostu zwęziłbym szerokość tego elementu i to by wpłynęło na jego odporność. Jeżeli coś wystawało, to po prostu wyrównałem, ale znalazłem dwa problemy, które były z drukiem. Pierwszy to była, to było to. Tak wyglądała pierwsza wersja i ona ma dość istotny problem, ponieważ w pewnym momencie coś się stało z drukarką, z enderem w tym przypadku, na retrakcji i zobaczcie, jest cały element, po prostu mogę go połamać w palcach, a tak nie może być, ponieważ jest to najważniejszy element, który łączy przód z tyłem i jeszcze górę. To jest taka najważniejsza konstrukcja, więc przedrukowałem ją na X2 i powiem wam, że żałuję, że wcześniej nie wydrukowałem wszystkiego na X2, bo ta jakość i różnica jest naprawdę widoczna. Druga sprawa jest taka, że przedrukowałem jeszcze ten element, ponieważ pierwszy miał coś się podziało dziwnego, że w tych miejscach tu jest przesunięcie, a to jest miejsce, gdzie maska będzie się chować w naszym, no wreszcie naszego tego hełmu, kasku, tak? Więc tak jak w tym przypadku jest to spasowane, no generalnie w miarę, tak jak powinno być, plus minus, tak w tym przypadku, jak zobaczycie, chwila, o, to kompletnie nie pasuje. Tu jakby kąt, ten kąt, który jest tutaj, o, w tym miejscu, nie zgadza się z tym kątem na dole. Widzicie? Maska by się po prostu nie zamkła. No nie wiem, o, w taki sposób może, żeby naszła. To jest bez sensu. Element dobrze wydrukowany, no ale niestety zgubił jakby swoją skalę, znaczy się swoje wymiary. Jak zobaczycie, to ten bardziej się zwęża w tym miejscu. Widzicie? Ten jest szerszy. I to chyba tutaj był problem, że po prostu no w projekcie też trzeba to dobrze poustawiać. Ale wyschła żywica i wyschła szpachla. Więc teraz musimy sobie to porównać, zobaczyć, co będzie lepsze. Ten, kto powiedział, że to nie wyjdzie, miał rację. Ale winą jest stara żywica, ponieważ zrobiły się tyle takie wrzery, że tak powiem. O tyle, ile to jest kamień, więc to będzie pasować, to tutaj nie ma znaczenia. Natomiast w tym miejscu tutaj jest sama żywica i to jest naprawdę, słuchajcie, posłuchajcie. A tu? A teraz tu? To jest idealnie gładkie, więc żywica zdaje się być dobrym rozwiązaniem. Nie porobiło się jakichś mega dużo zacieków, jeżeli mam być szczery. Tym bardziej, o, bałem się, że tu będą zacieki przy tym krysztale takim, ale nie, jest git. Więc żywica to jest, no, do rozkminienia. Natomiast tutaj mamy porównanie, bałem się, że tego nie będzie widać, ale lewa strona jest bez szpachli, prawa strona jest ze szpachlą, tu nawet, słuchaj, pod paznokciem. Powiem wam, że ta warstwa zrobiła się dość gruba i teraz pytanie, tutaj słychać i czuć pod palcem, tutaj też, i, ale czuć mniej. Natomiast szukam, bo on nie był szpachlowany, nie był polerowany, no, papierem przejechany i szukam takich jakby najgładszych fragmentów tego kasku. O, tu słychać to, ale ja nie czuję pod paznokciem, słuchajcie, tych warstw. One jakby tak
zupełnie to inaczej niż z tej strony. O, tutaj to tak, czuć tą frakturę. Natomiast tak, specjalnie nie usuwałem góry, nie, znaczy się nie polerowałem tego u góry, ponieważ chciałem zobaczyć, jak ona głęboko pokryje. No i powiem wam szczerze, że przy takiej głębokości wżerów to kompletnie się to nie sprawdza. Żywica prawdopodobnie by to wypełniła. Więc teraz jaki jest mój werdykt? Czy użyję tego, czy tego? No powiem wam, że nie wiem. Żywica się wydaje o tyle spoko, że wygładziła to lepiej, no przynajmniej tutaj u góry, i nadała też twardości temu elementowi. To... no też wygładziło, bo to widać. Może jakby to delikatnie teraz przelecieć papierkiem takim wodnym, to by miało lepszy efekt, ale tak sobie teraz pomyślałem, że na chwilę obecną w ogóle nie ma co tego szpachlować albo malować. Po prostu muszę to skręcić, zobaczyć, czy te elementy w ogóle do siebie pasują, bo się zaraz okaże, że gdzieś trzeba będzie coś troszeczkę podpiłować, gdzieś coś przyciąć, wypełnić może jakieś fragmenty, więc teraz postaram się złożyć chociaż prowizorycznie ten kask. Słuchajcie, złożyłem go. Trwało to sporo czasu, bo musiałem trochę pokombinować, jak te elementy połączyć. Ale tak, dwa tematy. Jeden to jest to, że tu wyszła szpara i tak samo wyszła szpara po drugiej stronie. Zobaczcie. To trzeba będzie czymś wypełnić i chyba dlatego będę się musiał zdecydować na żywicę. Natomiast cała reszta, tutaj te wszystkie podbródki, wiecie, to jest poklejone taśmą i skręcone takimi wkrętami, na razie tylko na próbę, gdzie niegdzie, owszem, przewierciłem się nad zewnątrz, tak nie powinno być, ale tu mamy większy problem, bo zobaczcie, to ma działać mniej więcej w ten sposób, że będzie się nam maska otwierać. Ja tutaj wsadziłem taką rozpórkę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ją wyjmę i maska się ściągnie, to zobaczcie, co się dzieje. Dołem jeszcze tam pasuje, to jest najmniejszy problem. Trochę jest przekoszona, ale to jest wina złożenia. Natomiast tu jest problem, widzicie? Robią się takie szpary po obydwu stronach. Czyli generalnie ta maska jakby tu powinna być szersza. Ja myślałem, że to jest wina tego elementu, który był przedrukowywany, ale to samo dzieje się, jeżeli przyłożymy ten element. On jest, zobaczcie, jakby identycznych, bardzo podobnych wymiarów, tu były tylko te problem był z tymi bokami, ale no po prostu ta maska nie chce pasować i jakby zrobię teraz dwie rzeczy. Jedna to jest taka, że jeszcze z nią pokombinuję, może ją jakoś tutaj podgrzać i rozciągnąć, ewentualnie po prostu ją jeszcze raz wydrukuję na X2 na spokojnie. Jeżeli druga będzie nie pasować, no to już nie mam bladego pojęcia, co może być nie tak. Moim zdaniem kolejność prac powinna być teraz taka, że powinienem to skleić i złożyć tak, jak ma być. Chodzi mi o tę bryłę. Dopasować to wszystko i malować już na złożeniu, no bo wiem, że chyba problem był w tym, że to jest PET, a PET ma to do siebie, że właśnie dostaje skurczu. Natomiast mega się cieszę, zobaczcie, że to pasuje. I ta przyłbica ma się otwierać o tak, jak Iron Man, co nie? Jeszcze nie wiem, czy mi się tutaj wszystko pomieści, no ale nie, no jest zapas, co nie? Bo tu ma być serwo, tak żeby mnie w czoło nie uderzało. No i dobra, kolejna aktualizacja po 15 godzinach. Na X2 wydrukowałem kolejną machę i zobaczcie, jaka się tutaj dzieje magia. Ta maska zaczyna, słuchajcie, pasować o wiele lepiej niż poprzednia. Tu już te szczeliny nie robią się takie duże, to jest do, no to jest do wyprowadzenia. W przeciwieństwie do tej, która po prostu tu wpadała, czyli PET po prostu się kurczył podczas druku, ale zdarzył się mi mały wypadek, a mianowicie upadła mi macha i pękła, natomiast to niewiele zmienia, no bo i tak mamy tą drugą, która pasuje. Natomiast jeżeli przyłożymy jedną na drugą,
to nawet możecie zobaczyć, że te wymiary są troszeczkę inne, a szczególnie właśnie w tym miejscu. Ona jest, ta niebieska pod spodem jest po prostu szersza. Na czym stoimy, dokąd zmierzamy? Na chwilę obecną cały hełm mamy sklejony. No, jest troszeczkę usztywniony. Tutaj pokusiłem się o wklejenie w tych newralgicznych miejscach fizeliny razem z tym klejem. Gdzie niegdzie klej powychodził, ale dobra, będziemy to tak potem musieli zamaskować. Przede wszystkim najpierw musimy wzmocnić dalej ten kask od środka, ten hełm, czyli te wszystkie miejsca, które jeszcze nie są odpowiednio wzmocnione. Czyli właśnie te połączenie tutaj w tym miejscu. No generalnie pokażę wam z zewnątrz. Ten fragment i te fragmenty tutaj, one są najbardziej delikatne. I do tego stwierdziłem, że po prostu użyję żywicy. Kupiłem nową, już nie wiem co będzie robić takie granulki. I fizeliny, no to jest bodajże chyba włókno szklane i wydaje mi się, że będzie git. Natomiast później cały hełm potraktuję taką szpachlówką modelarską, specjalnie ją kupiłem. Powypełniam to trochę pod rzeźbie, potem znowu szlifowanie. Malowanie to będzie dopiero za jakiś czas. Natomiast już w tej chwili wam mogę powiedzieć, że ten odcinek wyszedł tak długi i wyjdzie tak długi, że będę go musiał podzielić na kilka etapów. Ale dobra, zaczynamy teraz od mieszania żywicy i klejenia tego. A, producent mówi 60-40 tego, ja robię pół na pół, żeby to szybciej zgęstniało. Jedziemy z tematem. Mission complete, jeszcze dodatkowo wszystko przeszlifowałem, te otwory wyprowadziłem, żeby się po prostu takiego nożyka papieru, natomiast teraz chciałbym przejść do szpachlowania, to sobie tam wysycha, już jest utwardzone troszeczkę, na tyle, że można przy tym robić, ale najpierw muszę zobaczyć, czy w ogóle to pasuje tutaj. I teraz tak, złapię tutaj w tych dwóch narożnikach, żeby wiedzieć, jak ona się zgrywa. Czy ten po dwóch stronach ten odstęp jest taki sam i powiem wam tak, wychodzi to prawie że idealnie, zobaczcie jak tu się pokrywa krawędź, ciach, no dobra, jest ok, uwierzcie mi, naprawdę jest git, tutaj podobnie jest też po to, jest, o z tej perspektywy to będzie lepiej widać, ciach, dochodzi macha i zobaczcie, tu jest prawie że równa linia, jest naprawdę git. Git, git, git! I kolejna aktualizacja po kolejnym dniu. Więc tak, jeżeli chodzi o samą tą szpachlę modelarską, przepraszam, ale już jest koło północy, a ja się z tym babrałem długo, to ona się kompletnie nie sprawdziła, chyba od temperatury palca zaczęła twardnieć, w ogóle ona momentalnie zaczęła twardnieć, więc po prostu użyłem takiej szpachli do drewna, przynajmniej ona tak się nazywa, ale wyczaiłem, że dużo modelarzy i dużo osób robiących cosplaye też używa tego typu szpachli, więc wykorzystałem ją. Następnie wstępnie tylko przeszlifowałem ten hełm papierem 320 i tak na razie to zostawię. Natomiast zapytacie pewnie, czemu nie użyję żywicy? No i generalnie powiem wam tak, jest to tutaj naprawdę gładziutkie, zobaczcie, pod palcem nie czuć w ogóle tych nierówności, nawet do tego stopnia, że zobaczcie, wypełniło to trochę skrobie, ale to jest też dlatego, że ta żywica nie do końca związała, ona jest trochę taka jeszcze gumowa, tu widać zacieki, ale dlaczego nie chcę użyć żywicy, tylko właśnie użyłem tej szpachli oraz szpachli w sprayu, ponieważ w momencie, kiedy użyłbym żywicy, to istnieje bardzo duże ryzyko, że tutaj na tych krawędziach ta żywica się pozbiera i słuchajcie, ten hełm już nie będzie się domykał. Natomiast cały środek tam, hen hen, jest oblany żywicą,
Wszystkie są zrobione, te fizeliny zbrojenia, to naprawdę się mega dobrze trzyma. Natomiast jeszcze wróćmy tak na szybko do drukarni, bo w tym filmie też chciałem wam pokazać test X2. Powiem wam, cisnę na niej drugi, naprawdę zakochałem się. Jeżeli chcielibyście zobaczyć ten sprzęt, to umieszczam wam w opisie tego filmu link. Ale wracajmy do garażu i do naszego Ironmana. Czyli podsumujmy, co mamy. Mamy tak, złożony, wzmocniony, dopasowany hełm, wyszpachlowany wstępnie. Cały ten proces trwał około 2 tygodni. Druków tu nie liczę, bo musi przyjść Rafał i musimy uzgodnić, ile to się drukowało, no bo on też drukował, ja drukowałem. Natomiast w tym odcinku to będzie tyle, ponieważ tak, za chwilę wychodzi kolejny weekend, kiedy muszę opublikować materiał, a po drugie, już będę tak kompletnie szczerym, ten film, słuchajcie, byłby mega długi, jeżeli wam bym pokazał wszystko. Więc za tydzień spotkamy się już z Rafałem, założymy pełną elektronikę i to będzie kolejny odcinek, czyli programowanie, jak to wszystko poustawiać. Już wtedy do tego czasu już go wyszpachluję tak na gotowe. A ostatni, słuchajcie, to będą finalne poprawki, no i malowanie oraz wyściółanie go od środka. Także ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję, jeżeli wam się podoba to, co robię, pamiętajcie o subskrypcji, będzie mi niezmiernie miło. No i co, kochani, a zawitajcie na Instagrama, bo tam zawsze publikuję aktualności. No i co, widzimy się w następnym odcinku, gdzie będziemy składać elektronikę do hełmu Ironmana.